110 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego i 70 lat Raciborskiego Oddziału. Taki jubileusz nie mógł się oczywiście odbyć bez uroczystych obchodów. Dom Kultury Strzecha w piątkowy wieczór wypełniony był po brzegi. Być może dlatego, że oddział zrzesza prawie 700 pracowników oświaty, czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów. Związek od lat stoi na straży praw pracowniczych i wzbogaca wiedzę oświatową. Od czasu, kiedy zostałam prezesem oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, czyli od 2008 roku, nasza organizacja związkowa zmieniła się bardzo. No oczywiście cały świat pędzi do przodu, więc my również staramy się nadążać zarówno z nowymi technologiami przekazu informacji, jak również w zmienionym może troszeczkę formule podejścia do tematu związkowego. Najczęściej Związek Nauczycielstwa Polskiego kojarzy się z takim starym związkiem i w pewnym sensie ludzie mają rację, ponieważ rzeczywiście historia nasza sięga 110 lat, bo w 1905 roku została zainicjowane korzenie, powstały korzenie w Pilaszkowie, niedaleko Łowicza. Mimo tego, że związek liczy ponad 100 lat, to jak mówi prezes Teresa Ćwik, na pewno nie jest przestarzały, a ludzie, którzy go tworzą, wnoszą w jego strukturę wiele świeżości. Bardzo lubię swoją pracę, lubię działać na rzecz całej oświaty, na rzecz nauczycieli, ale również na rzecz młodzieży i dzieci, bo często uważa się, że związek zawodowy działa tylko na rzecz nauczycieli. To nie jest prawda, ponieważ zrzeszamy w naszych szeregach wszystkich pracowników oświaty. Mamy bardzo prężnie działającą sekcję administracji i obsługi, mamy sporo członków związku, którzy wywodzą się z tej grupy osób zatrudnionych, mamy również dużą grupę emerytowanych członków związku, zrzeszonych w sekcji emerytów i rencistów, więc ta działalność związku jest bardzo szeroka. Uroczystość otworzyły występy dzieci ze szkół i przedszkoli, następnie wspólnie odśpiewano hymn Związku Nauczycielstwa Polskiego. W świecie naszej polskiej przydałoby się nam troszeczkę spokoju. A każda zmiana, która następuje, gdzieś dotyka nas, bezpośrednio nas, tym bardziej związkowców, gdzie dbamy o to, żeby było jak najlepiej, jak najciekawiej. Będąc na uroczystościach 110-lecia, gdzie był również obecny prezes Broniarz, słuchałam właśnie tego, co mówił. Nie oszczędzał mimo wszystko tych kłopotów, które przed nami, które nas czekają. Przed nami wiele pracy, staramy się w tej chwili walczyć o utrzymanie gimnazjów, bo 15 lat pracy nas, pedagogów, o to, żeby te gimnazja były dobre. Jeżeli twierdzą, że są za słabe, no to poprawmy je. Po wystąpieniu przedstawicielki śląskiego oddziału, która mówiła o trudnych momentach, jakie czekają oświatę, głos zabrała prezes Teresa Ćwik, która przybliżyła wszystkim bogatą historię związku. Podczas uroczystości każdy z obecnych mógł wpisać się do kroniki związku.